Natalia, no wyglądasz po prostu obłędnie. W ogóle wszyscy nie mogliśmy doczekać się na twoje przyjście. O, ja miałam przyjazd z przygodami. No co się stało? Jeszcze muszę okłonąć. Najpierw Mija nie chciała nas wypuścić z domu i bardzo płakała. A w końcu zabraliśmy ją ze sobą. Stwierdziliśmy, dobra, to jedziesz z nami. Po 10 minutach w samochodzie usnęła, więc ją odwieźliśmy do domu. Jednak, żeby sobie spała. No i jakieś 1,5 kilometra przed galerią raczej wjechaliśmy w coś i nam pękła opona na środku drogi i zaczęliśmy po prostu jechać. Wystraszyliśmy się, co się dzieje. Na szczęście bezpiecznie wylądowaliśmy na poboczu. O matko, to powiem ci szczerze, że podobno w takich momentach w ogóle przechodzi przed oczami całe życie, tak troszeczkę. Z przesady aż tak źle nie było, ale było szokująco, nie wiem, co się stało w ogóle, co się dzieje. Więc no, później nikt nie miał jak dojechać, no ale to w ogóle... No dobrze, ale najważniejsze, że... W ogóle od razu dziękuję panu, który mnie tutaj przywiózł, którego Mariusz zatrzymał na drodze.